Dziękuję bardzo wszystkim za to gorące i serdeczne powitanie w ten dość zimny i mglisty, szczególnie tu na północy Polski, dzień. Jestem bardzo szczęśliwy, niezależnie od tego, ile emocji towarzyszy dzisiaj różnym publicznym spotkaniom w Polsce, także naszemu spotkaniu. Chcę pozdrowić w związku z tym tych wszystkich, którzy mają swoje powody, żeby przychodzić na spotkania z ludźmi, którzy dzisiaj odpowiadają za Polskę, z takimi ludźmi jak ja i którzy mają ochotę powiedzieć coś głośno i wyraźnie, z czym mają problem, co ich dręczy, dlaczego są czasami źli, a nawet wściekli. Możemy się o to spierać, możemy sobie tłumaczyć różne rzeczy. Przede wszystkim musimy siebie nawzajem szanować i to zawsze będę Państwu oferował, niezależnie od tego, kto jakie poglądy polityczne prezentuje. Ten wstęp jest niezbędny, bo wiecie Państwo, jaka atmosfera jest nie tylko w Polsce, w całej Europie dzisiaj, jeśli chodzi o problemy rolników polskich i europejskich. I na pewno, ponieważ wiem, że dzisiaj na sali są także przedstawiciele protestujących, na zewnątrz jest Telebim, tam też jest wiele osób, które przyszły dzisiaj wyrazić swoją opinię, zaprotestować. Więc na pewno część dzisiejszego spotkania tak czy inaczej będzie temu poświęcona. Ale chciałem zacząć od podziękowania i od wytłumaczenia, dlaczego po pewnej przerwie zaczynam ten objazd po kraju. On nie będzie tak intensywny jak w tamtej kampanii, bo pełnię dość odpowiedzialną funkcję w tej chwili, ale będę starał się być możliwie często z wami w różnych miejscach w Polsce. I to była pierwsza moja refleksja, że muszę rozpocząć te przygotowania do wyborów samorządowych tu w Morągu. Jak Państwo, część z Was być może, mam taką nadzieję, pamiętacie, to było parę minut przed północą, przed ciszą wyborczą, kiedy zdążyłem, po całym dniu, całą Polskę przejechałem wtedy, zdążyłem z Wami się zobaczyć, żeby chociaż kilka zdań powiedzieć. Było Was i tak bardzo dużo, chociaż północ się zbliżała, cisza wyborcza kazała nam zamilknąć. Więc to spotkanie odbyło się, a właściwie nie odbyło. Więc kiedy moi współpracownicy, moje współpracownice przez chwilę zastanawiali się, to gdzie zaczynamy ten kolejny rozdział. Tym razem tę wielką kampanię o samorząd w Polsce. A jest to ważne także dlatego, że my musimy też przywrócić rangę samorządu terytorialnego. Ludzie, którzy koncentrują swoją uwagę na dole, w zwykłych życiowych sprawach, w nieustannym kontakcie, współpracy, czasami konfrontacji z różnymi interesami, z różnymi problemami. Oni dobrze wiedzą, że bardzo dużo z tych rzeczy możemy i powinniśmy rozwiązywać na poziomie samorządu. Ale do tego jest potrzebny samorząd uczciwy, niezależny w dużym stopniu od władzy centralnej i zasobny na tyle, na ile to jest możliwe, w środki, w narzędzia. Czeka nas dużo pracy. Nie chcę zwalać, bo to niedługo wszystkich już znudzi, jeśli byśmy powtarzali ciągle, że trzeba sprzątać i naprawiać po tym, co wyprawiało się przez ostatnie kilka lat. Ale trudno nie zacząć tej kampanii samorządowej od stwierdzenia, że przez 8 lat próbowano ten samorząd de facto nie tylko ograniczyć, ale właściwie zlikwidować istotę samorządu, jaką jest naprawdę niezależność od tego, jakie pomysły na życie ludzi na dole ma tak zwana Warszawa czy władza centralna. Bardzo mi na tym zależy, żebyśmy w czasie tych wyborów samorządowych, ale też w czasie tych lat, które taki był wyrok wyborców, wyborczyń w Polsce w ciągu tych kilku najbliższych lat, wszyscy wspólnie, rzetelnie, intensywnie pracowali nad odbudową samorządu, jego rangi, jego możliwości. To jest plan ambitny, ale wydaje mi się, że nigdzie w Polsce, na pewno nie w warmińsko-mazurskim, tu w Morągu, nie trzeba tego tłumaczyć. Bardzo się cieszę, że to nie jest przypadek, że dzisiaj gospodarzami, bo ja jestem gospodarzem w tym sensie, że mówię do Was z tej zaimprowizowanej sceny, ale gospodarzami są samorządowcy. Burmistrz Moronga wieloletni, pan Tadeusz Sobierajski i nowy, można powiedzieć, bo od niedawna marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Marcin Kuchciński. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście dzisiaj ze mną.
Będziemy mówili trochę o problemach na pewno tu miejscowych, o problemach rolników, o czym już wspomniałem, bo one się tak czy inaczej pojawią, ale pozwólcie, że zacznę na kilka zdań od spraw, które będą miały wpływ na nasze życie. I niekoniecznie będzie to wpływ pozytywny. Mówię o sytuacji międzynarodowej. Jak Państwo zauważyli, szczególnie to w ostatnich dniach było tak bardzo spektakularne, świat w jakimś sensie trzęsie się w posadach. Wszyscy z najwyższym niepokojem słuchamy czasami słów liderów politycznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy stawiają znak zapytania nad tym, czy NATO tak naprawdę będzie gotowe, a przede wszystkim Stany Zjednoczone będą gotowe do pełnej solidarności z innymi państwami NATO w tej zapowiadającej się na długi czas konfrontacji z Rosją. Tu w warmińsko-mazurskim nie muszę tłumaczyć nikomu, jakie skutki przynosi wojna i napaść Rosji na Ukrainę. Niby jesteśmy daleko od teatru wojny, ale warmińsko-mazurskie to też, no, zależy jak liczyć, czy z wodą, czy bez wody, ale powiedzmy około 200 kilometrów granicy z Rosją. No, na szczęście to nie jest granica wojenna, to jest granica ciągle pokoju. No, ale to jest granica, która w dużym stopniu determinowała życie gospodarcze, życie społeczne północnej części województwa. Niekoniecznie dotyczy to Mrąga i tego powiatu, no ale nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo negatywnie odbija się wojna i agresywna polityka Rosji na sytuacji waszych północnych powiatów, tych, które graniczą z granicą rosyjską. Długo o tym rozmawialiśmy, między innymi tu z Jarkiem Słomą, moim przyjacielem, który bardzo się angażuje w te kwestie. Oczywiście z Jackiem Protasem, ministrem, który w dużym stopniu będzie odpowiadał także za środki, które mogą wesprzeć tego typu miejsca, jak na przykład północ warmińsko-mazurskiego. Mówię o tym celowo, ponieważ słyszałem od wielu z was, że warmińsko-mazurskie było jakby zapomniane, jakby lekko opuszczone przez władzę centralną, no bo wiadomo, koncentruje się uwaga na granicy południowo-wschodniej, tam jest bliżej front, wiadomo, Rzeszów, Przemyśl, no nie muszę tego tłumaczyć. No ale przecież po naszej stronie granicy z obwodem kaliningradzkim, królewieckim, ludzie zaczęli tracić bardzo szybko szanse życiowe właśnie wskutek wojny. No, nic dziwnego, że ten zapał, żeby inwestować albo odwiedzać w celach turystycznych te tereny przygraniczne, czy to warmińsko-mazurskiego, czy podlaskiego, że ten zapał wyraźnie zmalał i że te straty są bardzo wymierne. Są nie tylko finansowe z punktu widzenia gospodarzy tych miejsc. To jest także niepokój, taka społeczna depresja. Wszyscy boimy się rozwoju zdarzeń. Wszyscy, nie tylko w Polsce, boimy się zagrożenia wojną, szczególnie w sytuacji, jeśli świat Zachodu miałby się jakby politycznie rozpaść na naszych oczach. Więc trudno się dziwić, że także tu, w warmińsko-mazurskim, tak wiele z was i wielu z was ma niepokój w sercach. I dlatego dzisiaj między innymi po rozmowie z panem ministrem Jackiem Protasem podjęliśmy wstępną decyzję, żeby część środków, które były przeznaczane głównie na południowy wschód, ze zrozumiałych względów, żeby także te środki znalazły swoje zastosowanie tu, na północy warmińsko-mazurskiego i w pasie przygranicznym województwa podlaskiego. Wy także ucierpieliście z powodu wojny, wam także należy się pomoc państwa. Jest w rezerwie budżetowej taki program obliczony na kilka lat, to jest 500 milionów złotych. Na ten rok powinno być to około 100 milionów złotych. Środki są zarezerwowane i powinniśmy sprawiedliwie znaleźć sposób i znajdziemy ten sposób, mogę to Państwu zagwarantować, żeby te środki trafiły do wszystkich poszkodowanych w pasach przygranicznych, a więc Karpaty, oczywiście, to w ogóle bez dwóch zdań, podkarpackie, lubelskie, ale także podlaskie i warmińsko-mazurskie. Osobiście tego
razem z ministrem Protasem dopilnujemy. Niepokoimy się sytuacją globalną i wiecie, chyba, bo przecież to już dawno kwestia wojny, Paktu Północnoatlantyckiego, relacji z Rosją, polityki ogólnoświatowej, to już dawno przestało być abstrakcyjne. Wszyscy rozumiemy, wszyscy bez wyjątku, niezależnie od poglądów politycznych, jak ważne dla nas jest pełna stabilność i przewidywalność wszystkich sojuszników w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Ja chcę wam powiedzieć, że to, co jest naszym zadaniem wspólnym, ja się tego zadania w waszym imieniu też podejmę, to przekonanie przede wszystkim naszych partnerów europejskich. A po ostatnich słowach prezydenta Donalda Trumpa, który, jak wiemy, bierze udział w prawyborach i przecież nie można wykluczyć, że będzie ponownie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego sceptycyzm wobec NATO jest powszechnie znany i wobec zaangażowania Stanów Zjednoczonych w obronę Ukrainy czy ostrożność też są znane, więc tym istotniejsze wydaje się, po pierwsze oczywiście pielęgnować na wszystkie możliwe sposoby nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nic nie zastąpi potęgi amerykańskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo świata zachodniego, z oczywistych względów. Ale musimy także obudzić Europę. Ja jestem, często byłem jakby w opozycji, wtedy kiedy byłem szefem Rady Europejskiej. Mieliśmy okazję spotykać się z panem prezydentem Trumpem wiele razy na różnych szczytach, też bilateralnie. Odwiedzał przecież mnie w Brukseli. I no, w jednym trzeba mu przyznać rację. Jeśli Europa nie będzie w większym stopniu skuteczniej dbała o swoje bezpieczeństwo, jeśli jakby zawiesimy bezpieczeństwo Europy wyłącznie na dobrej woli i gotowości do obrony Stanów Zjednoczonych, to prędzej czy później to może zakończyć się katastrofą. Chcę tu wyraźnie, i nie chodzi tylko o wydawanie pieniędzy, o ten pułap ponad 2%. Sporo państw już dawno przekroczyło te 2% na zbrojenia, na politykę obronną. Polska już od dłuższego czasu i tu się nic nie zmieni. Ale musimy sobie wreszcie uświadomić, że Unia Europejska nie może być gigantem gospodarczym i cywilizacyjnym i karłem, jeśli chodzi o kwestie obronności, bo świat się zmienił. Dzisiaj wszyscy widzimy Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna. No to jest ta oś, która trochę przypomina czasy zimnej wojny. Nie możemy sobie, a w dodatku mamy gorącą wojnę tuż przy naszych granicach, więc nie możemy sobie pozwolić na żadne ryzyko w tej kwestii, jako Polska i jako Europa. Słuchajcie, proste fakty, proste liczby. Unia Europejska ma 8 razy większą gospodarkę niż Rosja. 16 bilionów euro to jest dochód Unii Europejskiej przy 2 bilionach euro Rosji. A jeśli odliczymy te pieniądze, które tam przychodzą tylko z tytułu sprzedaży gazu i ropy, to w ogóle ta gospodarka rosyjska nie ma żadnej szansy w konfrontacji z europejską. Liczba ludności, no 4 razy więcej, tak circa, może 5 razy więcej Unia Europejska w porównaniu do Rosji. Rosja uwikłana w wojnę z Ukrainą, która nadzwyczaj dzielnie stawia opór Rosji, więc powoduje też, że Rosja jest słabsza, a nie silniejsza. Musimy obudzić polityków i społeczeństwa Europy na rzecz wspólnej, intensywnej, począwszy od pieniędzy, ale też wspólnej polityki obronnej, rozumianej jako wspólne inwestycje. Pieniądze europejskie muszą pójść także na obronę. My, jako państwo graniczące z Rosją, my, jako państwo graniczące de facto z frontem, musimy tutaj wykonać gigantyczny wysiłek i to musi być wspólny wysiłek. Tutaj nie może być podziałów na lewicę, prawicę, centrum, rządzących, opozycję. I to jest taka oferta, która moim zdaniem wynika z przyzwoitości i zdrowego rozsądku. Polki, Polacy muszą być razem w kontekście obrony naszego narodu i naszego państwa, bezpieczeństwa naszego państwa. Do tego też potrzebujemy elementarnej stabilności, dalekowzrocznej polityki, odbudowy też możliwie dobrych relacji ze wszystkimi bez wyjątku w Unii Europejskiej. Jeśli chcemy na nich wpływać, to oni muszą nas respektować, muszą
też jakby zrozumieć, że my naprawdę wiemy, o czym mówimy. No między innymi dlatego będę jutro w Paryżu i w Berlinie, chcę jak najszybciej odbudować Trójkąt Weimarski, czyli tę współpracę między Polską, Niemcami a Francją. Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Francja ma duży taki potencjał nuklearny, więc jest kluczowym państwem NATO, jeśli chodzi o no, konkurs siły między Unią Europejską a Rosją. Nie możemy odpuścić tutaj ani na centymetr tej kwestii nikomu w Europie. Ja chcę wam zagwarantować, że to będzie priorytet na całe lata, długie lata mojego rządu. Przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od szaleństwa Moskwy, niezależnie od tego, jakie plany w Moskwie, czy w Pekinie, czy w Iranie będą się rodzić. Chcę od razu, zaraz wam oddam głos, chcę od razu też podkreślić, że no nie jest łatwo, jak wiecie. Oglądacie to w telewizji, czytacie o tym na portalach, macie własne oczy, własną zdolność oceny tego, co się dzieje. W Polsce, mimo że demokracja przetrwała z jakimiś ranami, z jakimiś ubytkami, ale przetrwała ten trudny czas, to jednak to przekazanie władzy przez tych, którzy przegrali wybory, tej koalicji, która wygrała wybory, nie idzie, no powiem delikatnie, nie idzie gładko. Nie chcę się znęcać nad tymi, którzy wybory przegrali. Taka jest logika. Ja też przegrywałem w życiu wybory. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. To jest w ogóle sól demokracji, istota demokracji. Przegrałeś, przekonaj ludzi, wygrasz, będziesz ponownie u władzy. Musisz do tego oczywiście przekonać właśnie ludzi. I musisz też szanować tę podstawową regułę gry. Jak są wybory, następuje zmiana władzy, to nie można kwestionować tego faktu. Ja nie mówię, że pan Jarosław Kaczyński ma się we mnie zakochać. Broń Boże, nie, w ogóle ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła. Ale bardzo bym chciał, żeby uszanował wolę ludzi. No, nie dostał większości głosów. Na tym powinno polegać jakby ten fundament współpracy. No wiadomo, nie będzie jakiejś wielkiej miłości, to już to przecież jest dość oczywiste, ale demokracja nie polega na tym, żeby wszyscy ze wszystkimi się kochali. Demokracja polega na tym, żeby wszyscy szanowali wspólne reguły gry, żeby wszyscy respektowali zasady działania i zgodnie z tymi zasadami raz przegrywać, raz wygrywać. Chcę też podkreślić, i to, o tym mówię od 2 lat, patrzę tu na pana ministra Michała Kołodziejczaka. Gdzie jesteś? Tu. Trochę przypadek zrządził. Nie znaliśmy się wtedy osobiście, kiedy mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy alarmować, że coś bardzo złego dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o zboże. No, od zboża się zaczęło, jak wiecie. Ja szczerze powiedziawszy, no też tego tytułu, że nie sprawowałem wtedy żadnego urzędu. Rozmawiałem z rolnikami na Dolnym Śląsku. Składałem tam wizytę. I oni powiedzieli, że nie rozumieją tego, że jest tak cicho w tej sprawie. W sprawie, która dla polskich rolników, polskiego rolnictwa może być kwestią być albo nie być. Czyli konkurencji produktów ukraińskich, które nie muszą spełniać standardów europejskich, nie są poddane rygorom, jakimi poddane są gospodarki rolne państw Unii Europejskiej. W dodatku jesteśmy blisko. W dodatku wszyscy chcemy Ukrainie pomóc w jej konfrontacji z Rosją. Więc to wszystko, na to wszystko nałożyło się to, co podniosło też tak ciśnienie i co dzisiaj widać także tu w Morągu. Między innymi dlatego z panem ministrem Kołodziejczakiem odnaleźliśmy przy wszystkich różnicach wspólny język. Zaraz oddam głos. Tutaj jest grupa rolników, którzy przyszli na to spotkanie też z intencją zabrania głosu. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to, co jest kluczowe z punktu widzenia mojego rządu, to jest umiejętne rozdzielenie
tego, co jest niezbędną pomocą dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Jestem absolutnie przekonany, że dzisiaj w Polsce, poza bardzo nielicznymi politykami z takiego skrajnie antyukraińskiego środowiska, nie będę nawet nazwisk wymieniał, ale że generalnie Polki, Polacy chcieliby, żeby Ukraina oczywiście tę wojnę wygrała, a przynajmniej, żeby tej wojny nie przegrała. I to jest sprawa, ja o niej z nikim nie będę dyskutował. Znaczy, ja tu zdania nie zmienię, ale jestem przekonany, że nie jestem sam. Polska powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, wspólnie z całą wspólnotą Zachodu, żeby Ukraina nie przegrała wojny z Rosją. I równocześnie nie możemy pozwolić na to, żeby źle pomyślane decyzje, dotyczy to zarówno Ukrainy, jak i tak zwanego Zielonego Ładu, źle, bo nieprecyzyjnie, nie uwzględniające specyfiki, nie przewidujące konsekwencji, żeby takie decyzje godziły wprost w interesy tysięcy rolników w Polsce i w Europie, ale w Polsce to jest szczególnie dotkliwe, wiemy dobrze dlaczego, no choćby ze względów geograficznych, ale też tego tytułu, że u nas ciągle to jest przecież bardzo, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo gospodarstw rolnych, no więc nie ma co udawać, że Polska nie jest tutaj szczególnym przypadkiem. Wręcz przeciwnie, dlatego musimy o tym bardzo głośno mówić. Ja chcę Państwu przypomnieć, nie będę go dobijał, bo już Kaczyński chciał go politycznie dobić, mówię tu o komisarzu Wojciechowskim. Komisarz do spraw rolnictwa, wysłany przez PiS do Brukseli. Ja mam w głowie sporo cytatów, nie chcę Was zanudzać, ale ten mi szczególnie utknął w pamięci. Wrzesień 2021 roku. I to było spotkanie z przedstawicielami mleczarstwa, spółdzielni mleczarskich. I tam już pojawiły się głosy pełne niepokoju. Czy aby na pewno Zielony Ład to jest bezpieczny pomysł z punktu widzenia polskiego rolnictwa i polskiego producenta rolnego. I wtedy komisarz Wojciechowski publicznie w obecności mediów powiedział, tak naprawdę ta zielona reforma rolna, ta nowa zielona polityka rolna Unii Europejskiej narodziła się w Warszawie. Tak naprawdę to PiS zaproponował pewne rozwiązania, a Europa nas tylko naśladuje. I pan komisarz Wojciechowski powiedział, że nie ma się czego obawiać, że Zielony Ład to jest wielka szansa dla polskiego rolnictwa, a niepokój wynika wyłącznie z niedoinformowania. Dlaczego o tym wspominam? Dwa dni temu Jarosław Kaczyński wezwał Wojciechowskiego, żeby podał się do dymisji. Chce go wycofać z Brukseli ze względu na sytuację, no, jakiej jesteśmy dzisiaj świadkami także tu w Morągu. Ale we wrześniu 2021 roku, a wtedy Wojciechowski na pewno by posłuchał Kaczyńskiego. Dzisiaj już niewielu ludzi go słucha, ale wtedy Wojciechowski by go posłuchał. Ale nie słyszeliśmy tego typu wezwania. Dlaczego o tym mówię? W sprawie Zielonego Ładu i Ukrainy musimy bardzo precyzyjnie powiedzieć sobie, co jest do osiągnięcia, jeśli chodzi o naszą politykę w Unii Europejskiej. Nie chodzi tylko o to, żeby skutecznie i bardzo spektakularnie protestować. I chcę Wam powiedzieć, że nie wydaje mi się, aby był jakiś istotny konflikt opinii lub interesu między ekipą rządową a protestującymi rolnikami. Na pewno nie w sprawie Ukrainy. Na pewno nie w sprawie eksportu ukraińskich produktów rolnych bez żadnych ograniczeń, bez skutecznych limitów przez polską, ale też przez litewską granicę. Tak jak alarmowałem na ten temat wspólnie z Kołodziejczakiem długo, długo przed wyborami, tak teraz stajemy dosłownie na głowie, żeby zmobilizować służby, w tym Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi też oczywiście o celników, generalnie o instytucje odpowiedzialne za to, co do Polski przychodzi i ile tego przychodzi. Żeby naprawdę skutecznie egzekwować nie tylko polskie embargo, ale także te przepisy, które możemy egzekwować w taki sposób, żeby de facto ograniczyć do niezbędnego minimum
ten napływ produktów rolnych z Ukrainy. Mówię o tym tak otwarcie, bo na spotkaniu z Zeleńskim w Kijowie kilkanaście dni temu mówiłem, to był właściwie główny temat moich rozmów z prezydentem Zeleńskim, żeby oni nie mieszali dwóch porządków. Pierwsze to jest interes agroholdingów na Ukrainie, ale to nie jest nasz interes. No, powiem brutalnie, to, że kilkaset osób na Ukrainie, czy kilka tysięcy osób na Ukrainie chce zarobić dużo pieniędzy, to nie jest nasz problem. My chcemy pomóc Ukrainie jako państwu i Ukrainie jako narodowi w konfrontacji zbrojnej z Rosją. I na pewno nic tu naszego zdania nie zmieni. Ale to nie może być tak, że w związku z wojną i w związku z tą empatią, otwarciem na Ukrainę, ktoś będzie kosztem różnych polskich grup zawodowych, nie tylko rolników. Transport, wiecie, równie gorący problem. Żeby wojnę wykorzystać jako sposób no, nieuczciwej czy nieadekwatnej konkurencji z naszymi firmami, z naszymi pracownikami, z naszymi rolnikami. Mówię nie dlatego o tym, że tutaj jesteście dzisiaj. Mówiłem o tym głośno półtora roku temu i będę to robił dzisiaj wspólnie z moimi ludźmi na wszystkie możliwe sposoby. Będę używał wszystkich dostępnych narzędzi. Będę przekonywał wszystkich europejskich liderów, żeby podeszli do tego też z rozwagą. Tu nie chodzi tylko, to jest bardzo ważne, ale nie chodzi tylko o interesy polskich rolników. Jeśli Unia Europejska będzie działała w sposób nierozważny, to nagle pojawi się sentyment antyukraiński, nie tylko w Polsce. Paradoks polega na tym, że jeśli Ukraina nadal chce mieć tą zdolność mobilizowania całego świata zachodniego na swoją rzecz w konfrontacji z Rosją, to musi także jakby szanować interesy poszczególnych członków tej wspólnoty. Inaczej wiecie, jak łatwo jest jakby entuzjazm i taką gotowość wsparcia, jak łatwo to załamać. I dlatego no, paradoks polega na tym, że w strategicznym interesie Ukrainy jest w czasie rozmów z polskim rządem, one się odbywają, ja zaprosiłem cały ukraiński rząd do Warszawy i za kilka tygodni ten temat będzie oczywiście tematem wiodącym. Ja będę ich, mam nadzieję, skutecznie przekonywał, że w strategicznym interesie Ukrainy jest pokazać, że jej ambicje europejskie, jej wysiłek wojenny, jej działania w sferze gospodarki nie są zagrożeniem dla interesów milionów ludzi w Europie. Bo jeśli tego nie zrozumieją, to bardzo szybko ta fala sympatii opadnie. No i nie muszę wam mówić, co to oznacza w sytuacji, kiedy w Waszyngtonie być może nastąpi zmiana polityki. W Europie to różnie bywa, są różni liderzy, nie tylko Viktor Orban. Znam wielu polityków europejskich, którzy by najchętniej z Putinem znowu usiedli do stołu. Więc tutaj jakby nie musimy siebie nawzajem przekonywać. Są wyłącznie dobre powody, żeby kwestie na granicy polsko-ukraińskiej i przepływu produktów ukraińskich do Europy, żeby uregulować w taki sposób, żeby nasi nie ponosili strat. Jeśli są pytania, ja staram się znaleźć na te pytania jak najszybciej skuteczne odpowiedzi. To dlaczego nadal mimo embarga tyle produktów przejeżdża? Kto nie wywiązuje się ze swoich obowiązków na granicy? Na ile korupcja po obu stronach granicy sprzyja temu, z naszego punktu widzenia, nielegalnemu importowi? I my będziemy używali wszystkich dostępnych służb i narzędzi, żeby dostać precyzyjne odpowiedzi. Te odpowiedzi są nam potrzebne po to, żeby naprawdę zakończyć ten proceder. Jak część z Państwa może wie, trochę tych produktów ukraińskich teraz szło przez Litwę, no bo my nie mamy kontroli nad granicą litewską od strony wschodniej, a trudno kontrolować granice w Unii Europejskiej. Ale zaczęliśmy kontrolować. I dzisiaj odebrałem pierwszą informację na temat na razie wyrywkowych kontroli na granicy polsko-litewskiej, jeśli chodzi o te przewozy ciężarowe. I ta kontrola będzie dużo intensywniejsza. Nie może być wyrywkowa w taki sposób, że właściwie wszyscy będą myśleli, a to jest tylko na kilka dni jakaś demonstracja.
Będziemy pilnować także tej granicy, jeśli chodzi o produkty ukraińskie, tak skutecznie, jak tylko to jest wykonalne, jeśli chodzi o nasze służby. I proszę was wszystkich też o zrozumienie, że nie jest tak łatwo odbudować służby, które przez 8 lat, 7 lat, nie mówię, że ze złą wolą, naprawdę, tylko działały w zupełnie innych warunkach. Znaczy nie ukrywam, że trochę z takim niepokojem obserwowałem, w jakim stanie są nasze służby odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie granicą z Ukrainą. Ale rzeczywiście przez lata nie było tego problemu. Później, kiedy ten problem się pojawił, o czym zaczęliśmy z Kołodziejczakiem głośno krzyczeć, to przez wiele miesięcy PiS jeszcze udawał, że problemu nie ma i zakłamywał rzeczywistość i nie zmuszał nikogo na granicy, żeby poważnie zacząć pracować. Dopiero jak się blokady pojawiły, no to pojawiła się jakaś reakcja rządu. Będziemy chcieli tę sytuację też naprawić tak szybko, jak to jest możliwe, włącznie ze zmianą struktury na naszych granicach, znaczy więcej ludzi powinno być tam, gdzie pojawiają się realne problemy. Ja nie widzę dzisiaj jakichś zasadniczych problemów na granicy, na przykład z Czechami, chociaż warto pamiętać o tym, że przez Słowację też produktów ukraińskich sporo do Europy, a więc także być może do Polski przechodzi. Jestem w województwie warmińsko-mazurskim, jechałem do was przez Elbląg oczywiście. Chcę też powiedzieć, bo jest bardzo dużo debaty takiej publicznej na temat inwestycji. Ja może dlatego, że jestem, może nie wiem, zrobiłem się trochę na starość zbyt dobroduszny. I tak sobie myślałem, a pogadają o tym, że my nie chcemy inwestować i że oni inwestowali. Pomyślałem, co się będę wyzłośliwiał, machnąłem ręką, bo tak sobie myślałem, przecież fakty są tak oczywiste, statystyki są tak przygniatające i dobrze wiadomo, kiedy inwestycje w Polsce były rekordowymi w skali całej Europy, a kiedy te inwestycje siadły. Ale żeby rozwiać wątpliwości wokół tego, co budzi największe emocje. Tu lokalnie Elbląg i przekop Mierzei. Jak wiecie, ten pomysł, on był kontrowersyjny od samego początku. Miał sporo zwolenników, szczególnie w Elblągu i okolicach. Poprzednia ekipa była zdeterminowana, żeby zbudować ten przekop. Były argumenty za i przeciw. Moim zdaniem to przedsięwzięcie było jednak bardzo przeskalowane w sensie kosztów. No bo jak wiecie, no mamy przekop, de facto jest niedokończony, kosztował dużo więcej niż zakładano, no to w sumie gdzieś chyba 2 miliardy, dobrze pamiętam? Całość przedsięwzięcia? Tak, patrzę tutaj na miejscowych. Ale my nie możemy marnować czegoś, nawet jeśli to zostało przeskalowane albo przepłacone. Tylko dlatego, że to robili poprzednicy. Ja przecież nie zasypię przekopu, tylko dlatego, że na początku byłem ostrożny i sceptyczny, bo wydawało mi się, że to jest za drogie i że tam żadne wielkie statki nie będą hurmem się pchały do Elbląga, no bo pewnie tak nigdy nie będzie. Ale ten przekop jest. I teraz, wiecie co, ta moja historia z PiS-em jest prawie zawsze taka sama. O gazoporcie opowiadali cuda niewidy, tylko musieliśmy wygrać wybory, żeby o gazoporcie nie opowiadać bajek, tylko żeby go zbudować. O autostradach i mostach było gadki. Ja nie wiem, ile Morawiecki miał wybudować tych mostów. 100, jeśli dobrze pamiętam. 100. Myśmy wybudowali kilkadziesiąt mostów w kluczowych miejscach w Polsce, kiedy byłem pierwszy raz premierem. A oni do dzisiaj opowiadali te rzeczy. Tutaj mój przyjaciel z Kwidzyna puka się w swoje serce, że tak powiem, jako świadek tego, z jaką satysfakcją otwieraliśmy jedną z tych inwestycji na Wiśle w Kwidzynie. I więc jeśli chodzi o przekop na Mierzei, słuchajcie, jedna sprawa jest prosta. Trzeba go dokończyć, czy on się Tuskowi podoba, czy nie, naprawdę nie ma znaczenia. Więc chcę wam powiedzieć, że te 9 kilometrów zostanie w tym roku zaczęte, a te 900 metrów, które ma doprowadzić do portu
w Elblągu w przyszłym roku rozpoczniemy przygotowanie do tego. I nikt nie będzie szantażował Elbląga, że mu się zabierze ten port, albo Elbląg będzie miał port, ten przekop, czy on będzie tak działał, jak niektórzy myśleli, ja tego nie wiem, ale nie pozwolę zmarnować, skoro już tyle wpakowano w tę inwestycję, więc chcę, żeby ona działała z jakimś sensem. I ostatnie zdanie, już oddaję wam głos, to jest... Ja się bardzo skoncentrowałem w pierwszych dniach na tym, co było taką bezpośrednią obietnicą i zobowiązaniem wobec ludzi ciężko pracujących, słabo zarabiających. Kwestia nauczycieli, kwestia salonów kosmetycznych i podatku VAT. Ale nagle wybuchła wielka debata i gigantyczne emocje w sprawie CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Słuchajcie, na temat tego, gdzie mają lądować i startować samoloty, jak mają biec tory kolejowe, jaka lokalizacja jest najlepsza. Wypowiedziało się już, nie wiem, pewnie ponad 1000 celebrytów, pisarzy, aktorów, oczywiście działaczy partyjnych. Ja tylko dlatego, że ktoś znany z telewizji uważa, że lotnisko powinno być w mieście X albo Y, albo pod Warszawą, albo między Łodzią a Warszawą, nie mogę podjąć decyzji, o której nawet oni sami, mówię o ludziach, którzy bardzo promują CPK, nie wiedzą, czy to jest 150 miliardów, czy 300 miliardów, czy może jeszcze więcej. Słuchajcie, bo my mówimy, my mamy dzisiaj kupować broń, produkować amunicję, bo no wiecie, w jakich czasach żyjemy. My mamy poważne potrzeby społeczne. Plan inwestycyjny niezwykle ambitny. CPK musi być bardzo przemyślane. Piekło się rozpętało wtedy, kiedy powiedzieliśmy, że to eksperci podejmą decyzję, czy naprawdę te kryteria, jakie przyjął PiS, oprócz ambicji, że Kaczyński będzie miał większe lotnisko niż mają Niemcy czy Francuzi, a powiem szczerze, ja nie mam kompleksu wobec Niemca czy Francuza, więc ja nie muszę każdego dnia udowadniać, że będę miał większe lotnisko. O tym, żebym się nie przejęzyczył, wiecie. Ale też wiem, ile nadziei budzi zawsze jakaś taka ambitna, fajna inwestycja, która podniesie nasze możliwości infrastrukturalne, cywilizacyjne na wyższy poziom. Ja tylko tę decyzję, jaką podjąłem i w ogóle o innej mowy być nie może, to żeby szybko i obiektywnie ocenić, co z punktu widzenia interesów kraju jest najlepsze, jakie miejsce, jaka skala, gdzie mają biec, którędy mają iść tory pod szybką kolej. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ja mam zaufać tym ludziom, którzy zbudowali 3/4 elektrowni w Ostrołęce, a później zburzyli, że oni mają łeb do interesu i łeb do infrastruktury. Ja mam zaufać im tylko dlatego, że trochę pieniędzy na tym zarobili i trochę chcą jeszcze zarobić. Nie ma, mowy nie ma, bo przecież my mówimy o skali wydatków. No słuchajcie, jeśli założymy, że taka polska rodzina, nie wiem, no dziadkowie, rodzice, nie wiem, dwójka dzieci, tak, to jest 6 osób, powiedzmy, 6-7 osób. Nie mówię o gospodarstwie, no, tylko o takiej rodzinie, wspólnocie. Musiałaby dać, no tak ostrożnie liczę, 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych każda polska rodzina musiałaby położyć na stół, żeby CPK powstało. Więc ja jestem człowiek odpowiedzialny. Jeśli ja mam powiedzieć tak, zrzucamy się, bo przecież my się zrzucamy na to. Zrzucamy się na CPK, co oznacza, że każda polska rodzina ma wypłacić 50 tysięcy złotych. Wiecie, to jest 50 tysięcy złotych dla przeciętnej polskiej rodziny. To ta decyzja musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego czy ambicjonalnego. Ona musi być trafiona w dziesiątkę. Więc ja mogę tutaj dzisiaj w Morągu przed wami, zanim ta kampania samorządowa wielka się rozpocznie, powiedzieć, że my projekt, który nazywa się dzisiaj CPK, przeprowadzimy w interesie Polski za publiczne pieniądze policzone co do grosza. Nie będzie milionów wypłacanych ludziom za koszenie łąki w Baranowie, nie będzie niesprawiedliwych wywłaszczeń.
znowu będziemy stawiali to z głowy na nogi, tak żeby nikt w Polsce nie pomyślał, że choćby jedna złotówka została zmarnowana, bo jakiś polityk ma wielkie ambicje. Wszystkie inwestycje, które mają sens, a o tym sensie będą decydowały fakty, liczby, eksperci, fachowcy, a nie działacze partyjni, zostaną przeprowadzone w sposób taki, no, który będzie przypominał ten czas, kiedy zbudowaliśmy największą sieć autostrad w najkrótszym czasie w ogóle w historii Europy. Bo potrafimy to robić, jak się za coś zabieramy, to ma to ręce i nogi i nie jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto i na końcu nie musimy burzyć tego, co ledwie zbudowaliśmy. W Chinach skończył się rok królika, zaczął się rok smoka. Więc chcę wam powiedzieć, że o ile jestem ostrożny wobec Chin, to bardzo bym chciał i mogę wam to obiecać, że dla Polski to będzie też rok smoka. Skończył się rok królika, będzie rok smoka. Dziękuję. Słuchajcie, rozgadałem się, ale bo się bardzo za wami stęskniłem, szczerze powiedziawszy. Po pewnej przerwie takie spotkanie z tak wielką grupą ludzi, więc chciałem powiedzieć, co mi na sercu leżało, a i tak 1/10 ledwie poruszyłem. Ale co, zaczniemy drugą turę, proszę bardzo. I jak, jeśli mogę prosić, żeby nie udawać, że nie wiemy, co się dzieje, żeby zacząć od, bo zdaje się, tutaj siedzą, tak, koleżanki i koledzy, którzy w jakimś sensie są tu też w imieniu protestujących na zewnątrz, tak? Dobrze. Panie premierze, będzie, zaczynamy od spraw rolniczych, mamy tutaj przedstawicieli, zapraszam do głosu, jest mi niezmiernie miło, że mogę go dać, zapraszam tutaj. Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu. Nazywam się Grzegorz Majewski, jestem rolnikiem z powiatu elbląskiego. Razem z koleżanką i kolegami jesteśmy organizatorami strajku 24 stycznia, 9 lutego oraz tego dzisiejszego. Na wstępie chciałbym państwa poprosić o wyrozumiałość, ponieważ jestem rolnikiem, nie tak dobrym mówcą jak pan premier, ale postaram się w jasny i przejrzysty sposób nakreślić problemy, z jakimi teraz mamy do czynienia. Wyszliśmy na ulicę nie dlatego, żeby protestować przeciwko panu czy komukolwiek. Nie jesteśmy związani z żadną organizacją, nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Wychodzimy na ulicę, ponieważ sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bardzo zła. Jak tylko zboże ukraińskie zaczęło płynąć przez nasze granice, rozpoczynaliśmy strajki na granicy. Niestety coraz mniej mamy czasu, a problem jest coraz większy. 9 lutego wyjechaliśmy w ponad 250 miejscach. Są to strajki rzeczywiście prowadzone oddolnie. Było nas ponad 50 tysięcy osób. Chcemy podkreślić to, że żywność, która płynie z tej Ukrainy, jest toksyczna. Są stosowane środki, które są od dawna zabronione u nas, które właśnie były określane mianem toksyczności. I dotyczy to nie tylko nas, rolników. My na początku odczuwamy te skutki, natomiast odczujemy te skutki wszyscy. Wszyscy konsumenci, ponieważ my z tym się spotykamy codziennie. W każdym miejscu, do którego sprzedajemy nasze produkty, spotykamy się z żywnością ukraińską, z towarem ukraińskim. I dotyczy to nas wszystkich. Potrzebujemy natychmiastowego działania. Będziemy wykorzystywać każdą możliwą okazję, żeby podkreślić, z jakimi problemami się spotykamy, jak bardzo ważne są to problemy, nie tylko dla nas. I chcemy jak najszybszej reakcji. Jest niedopuszczalne, żeby przez granicę polską, przez granicę Unii Europejskiej wjeżdżały towary, które w żaden sposób nie są sprawdzane, chociażby pod względem jakościowym, ilościowym oraz przede wszystkim, czy to jest zdrowe, czy nie. Jeżeli nie mamy warunków, żeby to sprawdzić, wydaje się, że jedynym logicznym rozwiązaniem jest zamknięcie granicy, ponieważ jest to bardzo palący problem. To trafia na nasze stoły. I
do momentu, kiedy nie będziemy w stanie uszczelnić tej granicy, nie będziemy sprawdzić fizycznie każdego samochodu, ponieważ docierają od nas informacje z kolegów, którzy są blisko granicy, że wjeżdżają towary do nas, które nie są zgodne z dokumentami przewozowymi. Są towary, przewozy, które są adresowane chociażby na tą Litwę, a zostają u nas. Granica z Litwą uważam, że rozwiąże się sama, ponieważ te towary trafiły tam przez Polskę i wracają do nas. My jako rolnicy wiemy, że te towary przejeżdżają przez nas, wyjeżdżają za granicę, są zdejmowane plomby, są zdejmowane nadzory z tych samochodów i one do nas wracają. Podobne sytuacje dzieje się w porcie. Jedzie auto do portu, tam zostają z niego zdjęte wszelkie restrykcje. Okazuje się, że towar jest bardzo złej jakości i wraca na nasz rynek już bez żadnego nadzoru. Jedyne sensowne rozwiązanie jest zamknięcie granicy i przepuszczenie tego towaru w momencie, kiedy będziemy w stanie go kontrolować. Potrzebujemy szybkich, doraźnych rozwiązań na tu i na teraz. Za oknem mamy jeszcze zimę, natomiast my już jesteśmy na przednówku żniw. Mamy ogromne ilości towaru w naszych magazynach, które musimy wywieźć do kolejnych żniw. Natomiast cały towar zjeżdżający z Ukrainy powoduje, że jest to niewykonalne. Nasze porty, nasze możliwości eksportowe są zbyt małe. Z pomocy doraźnej zwracamy się o wykorzystanie funduszu wojennego. I nie w formie dopłat dla nas rolników, ponieważ nie żądamy w żaden sposób żadnej jałmużny. Jest to tylko pokrycie naszych strat, które jest spowodowane tym, że ten towar do nas płynie. Niekontrolowany, nie wiadomo ile, nie wiadomo gdzie. W dalszej perspektywie, ale też nieodległej, potrzebujemy rozwiązań systemowych. Takie, które spowodują, że ta sytuacja, która jest teraz, się nie powtórzy. Bardzo na to liczymy, bardzo tego potrzebujemy, ponieważ to, że wychodzimy na ulicę, w żaden sposób nie jest ani dla nas, ani dla nikogo innego przyjemnością. Jesteśmy już po prostu na granicy. Staraliśmy się wysiedzieć tak długo, bo rozumiemy, że pomoc dla kraju ogarniętego wojną jest potrzebna, ale za bardzo i za mocno odbywa się to naszym kosztem. Naszym kosztem jako rolników i naszym kosztem jako konsumentów. Kolejny bardzo pilny problem są założenia Zielonego Ładu. Powiedział pan, że to wypłynęło od nas, z Warszawy. Natomiast to też dotyczy nie tylko nas, nie tylko rolników, nie tylko rolników polskich. Dobrze wiemy, że w 9 krajach europejskich odbywają się również protesty. Liczymy na to, że pan jako przewodniczący, były przewodniczący Rady Europejskiej jest w stanie poprzez czas, który pan tam spędził, wpłynąć na zmiany tego. Jest niedopuszczalne, żeby ktokolwiek ograniczał naszą produkcję, żeby ktokolwiek decydował, ile, jak i co mamy produkować. Niewyobrażalne jest, żeby jakikolwiek urzędnik powiedział nam, że w tym roku mamy ugorować 4%, a w roku 30 10%. Porównując to do jakiejkolwiek innej sytuacji, macie państwo firmy, prowadzicie działalności, chociażby macie mieszkania. Ktoś do was przychodzi i mówi, że słuchajcie, od dzisiaj 10% nie należy do was. Jesteśmy rolnikami, żyjemy z tego i robimy to, co kochamy, bo rolnictwo to nie jest zwykła praca. Mamy świadomość, kiedy roślina potrzebuje pokarmu, kiedy najlepszy jest czas na ochronę tej rośliny. Chce nam się ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin o połowę. Co prawda już są założenia wycofania się z tego. Natomiast, drodzy państwo, polski rolnik zużywa kilkakrotnie mniej substancji, ilości substancji aktywnej niż rolnik zachodni. Nie mówimy o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin do danego poziomu, tylko każdy kraj ma ograniczyć to o 50%.
Niemcy, jeżeli ograniczą zużycie środków ochrony roślin, będą i tak stosować więcej niż my w tym momencie. To są rzeczy, które są na już, na teraz, doraźnie, systemowo. My jako rolnicy jak najbardziej chcemy pomóc w rozwiązaniu tego. Jesteśmy otwarci na dialog, jak najszybszą reakcję. Są również problemy troszeczkę mniej istotne, natomiast tak samo potrzebne, czy są spowodowane też działaniem tych dwóch pierwszych. Chociażby nadmierna biurokracja, która jest związana z Zielonym Ładem. Z jednej strony wycofuje się nam substancje, śrubuje się nam wymogi jakościowe, które musimy spełniać, ogranicza się naszą produkcję, a z drugiej strony wprowadzamy towar toksyczny. To jest naprawdę towar toksyczny. U nas substancje są wycofywane, tam są cały czas stosowane. Są to też również rośliny genetycznie modyfikowane, które u nas są zakazane. Bardzo bym prosił, wręcz naprawdę żądamy szybkich rozwiązań. 20 lutego ponownie wychodzimy na ulicę. Jesteśmy bardzo zdesperowani. Nie chcemy, żeby obrazki z Francji, Niemiec wydarzały się na naszych ulicach, ale jeżeli nie będzie reakcji, będziemy zaostrzać nasze strajki. Na ten moment protestujemy, żeby pokazać, jakie są problemy. Nie chcielibyśmy protestować przeciwko wam. Dziękuję bardzo. Czy państwo jeszcze chcieli coś dodać? Tylko nie mamy mikrofonu. Ja za chwilę się odniosę oczywiście, tak, do tego, co kolega powiedział. To, co powiedzieli panowie, ja reprezentuję rolników z Żuła. Wczoraj był Michał Kołodziejczyk, minister w Nowym Dworze Gdańskim. Mnie zobligowano, żebym przyjechał tutaj i przedstawił sytuację pokrótce panu. Ja nie chcę długo zabierać czasu. Jechał pan od Gdańska przez Żuławy Wiślane i Elbląskie. Te wszystkie zastoiska wodne, które widział pan, to jest efekt Zielonego Ładu. To jest system uproszczony, bez orki. Nam kazano orać po 15 lutego. Tam wjedziemy 15 maja, bo to jest bagno. Zniszczona infrastruktura. To jest efekt działania pana komisarza Wojciechowskiego. Ale chciałbym powiedzieć panu, co zrobić z Ukrainą, żeby ją nie dewastować, żeby pomóc jej w tym produkcie krajowym brutto, którym jest eksport. Ja bym, panie premierze, proponował coś takiego. Upublicznić wszystkie firmy, które kupowały do tej pory zboże, które się tak chronią od tego, a jest to przede wszystkim Celdrop, który na czele stoi premier Morawiecki. Celdrop. I te firmy, które są stoją na czele kupywania, one spowodowały, że u nas jest rozregulowany rynek. My już nie możemy spojrzeć na MATIF i policzyć sobie, ile ja sprzedam za tonę pszenicy. Ale propozycja byłaby taka. Wystarczy wyznaczyć jedną spółkę portową, która się zajmie ukraińskim zbożem, a resztę wszystkim firmom, które skupywały, te giganty, zakazać kupna z ogromnymi karami. To spowoduje, że od nas będą kupywać, a nie od nich. Musi być kara, która była spowodowana tym, że chęć zarobieniem pieniędzy była większa niż to, co jest patriotyczne, to, co jest żywnością, to, co jest dobrą żywnością dla wszystkich tych obecnych tutaj. Komisja Europejska jest w klinczu. Z jednej strony 70% wycofała substancji czynnych, a z drugiej strony wprowadzono z Ukrainy. To jest lobby starej siedemnastki. I my nie róbmy im krzywdy Ukraińcom. Niech po prostu przez port, przez nasze morze pójdzie ten tranzyt.
Ale nikt w Polsce nie może kupić tych towarów nieprzetworzonych choćby. Ja nie mam takiej mądrości, panie premierze. Pan ma tą mądrość, jak to zrobić. Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobra lekcja, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla tych wszystkich, którzy starają się zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w tym coraz bardziej narastającym konflikcie społecznym, gospodarczym w Unii Europejskiej, w Polsce. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy bez wyjątku, tak jak robimy to przecież często w odniesieniu do innych grup, które czują się pokrzywdzone, czy poszkodowane, czy zagrożone, żebyśmy starali się zrozumieć wszystkie argumenty. Ja wiem, ile ludzi czuło się jakoś, wiecie, no, ich życie było lekko zdezorganizowane w czasie blokady dróg. To była masywna akcja. Wiemy, że tak się dzieje w Europie. Moje doświadczenie, i to właściwie od wczesnej młodości, mówi mi, że jeśli tysiące ludzi decyduje się na protest, to nie robią tego dla przyjemności. Więc ja absolutnie, będziemy dyskutowali o konkretnych rozwiązaniach, bo ja też, wiecie, ja nie mogę obiecać gruszek na wierzbie. Ja nie chcę powiedzieć, że ja jestem w stanie dzięki, nie wiem, że ich znam, albo że byłem tyle lat w Brukseli, że ja zrobię tak i wszyscy od razu powiedzą tak, tak, on ma rację. Tym bardziej, że jak tutaj kolega z Żuław zauważył, za tym stają też często poważne interesy. Jak ktoś ma poważny interes, to wcale nie jest taki chętny, żeby słuchać nawet kogoś, kogo szanuje czy lubi. Rolnictwo ukraińskie jest dużo bardziej zeuropeizowane, jeśli chodzi o interesy, niż niektórzy sądzą. Mówimy o ukraińskich agroholdingach, ale warto wiedzieć, ile tam państw z Unii Europejskiej, z tak zwanej Starej Unii zainwestowało i że to także dotyczy biznesów holenderskich, duńskich czy niemieckich. I wiemy o tym. W związku z tym czeka nas batalia bardzo poważna, bo oczywiście my chcemy podejść do tego maksymalnie odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie to znaczy nie zaszkodzić Ukrainie w wojnie z Rosją, skłonić do zmiany myślenia w całej Europie i właśnie na całym Zachodzie, że Ukraina dzisiaj potrzebuje amunicji i że zwycięstwo Ukrainy czy uratowanie Ukrainy przed agresją rosyjską nie jest bezpośrednio związane z sukcesem agroholdingów ukraińskich czy tych wielkich gospodarstw rolnych, mówiąc krótko. Myśmy podjęli trochę starań, jeszcze zanim zostałem premierem, zanim wygraliśmy wybory, trochę tam ludzi znam, żeby wytłumaczyć, że opór nie tylko w Polsce dotyczący tego przymusowego ugorowania czy kwestii pestycydów. On nie wynika z jakiegoś konserwatyzmu polskich rolników, tylko w związku z też czasami specyfiką polskiego rolnictwa, ale też z tego względu, że wydaje się trochę wymyśloną kwestią. Znaczy, ja staram się być ostrożny, bo jak wiecie, tak jak w całej Europie, mamy dzisiaj dwie potężne siły, które mają dwa zupełnie różne punkty widzenia w tej kwestii. To jest przede wszystkim ta proekologicznie nastawiona młodzież i dla niej Zielony Ład miał być w ogóle wstępem do głębokiej rewolucji ekologicznej. I takim rewolucjom bardzo często towarzyszą przesadnie teoretyczne, sztuczne wymysły urzędników. Nie pierwszy raz to obserwujemy. To jest jedna z wad Unii Europejskiej, że tam za dużo ludzi oczywiście też pracuje i kombinuje, jak udoskonalać rzeczywistość, jak udoskonalać świat. Więc bardzo bym chciał, żeby oni też wrócili na ziemię i zobaczyli, że to nie są tylko piękne ekoschematy, że to nie jest tylko kwestia ochrony klimatu, ale że istnieje także konkretna, duża grupa ludzi i to jest ich życie. I oni żyją, tak jak pan powiedział, tu i teraz. I że w związku z tym, mając ambitne cele ekologiczne i klimatyczne, bo z tego na pewno Europa nie zrezygnuje i nie powinna moim zdaniem, równocześnie musimy w każdej decyzji dostrzegać los bardzo konkretnej grupy ludzi. Jeśli udało się, wydaje mi się, że mogę bez większego ryzyka powiedzieć, że już się udało.
skłonić naszych partnerów, żeby odstąpili od kwestii ugorowania i pestycydów. Ja od pewnego czasu staram się też rozmawiać w kwestii nawozów i tej niesprawiedliwej procentowej propozycji, która faworyzowałaby bardzo Holendrów, przede wszystkim ich akurat, chyba w największym stopniu, na przykład w porównaniu do polskiego czy rumuńskiego rolnictwa. No w ogóle bez... I wiadomo, że czasami te pozornie sprawiedliwe rozwiązania typu procentowego rozwiązania, one de facto są z wielką krzywdą dla takich gospodarek rolnych jak Polska. Więc będę intensywnie tłumaczył, na czym polega ten problem i że nie jest to egoizm polskiego rolnika, tylko że to jest naprawdę obiektywny problem, że my nie możemy w takim tempie, w tym samym procencie schodzić z nawozów jak te najbardziej rozwinięte, najbardziej nowoczesne, czy jak my nie jesteśmy mniej nowocześni, ale takie zaawansowane w niektórych technikach gospodarki rolnej w Europie. Pojawia się dużo pomysłów. Naprawdę staramy się to analizować bardzo intensywnie i szybko, żeby nie marnować czasu. Na przykład dotyczące bezpiecznego tranzytu, czyli żeby, okej, jeśli Ukraina, chodzi na końcu jednak o miliardy dolarów, chce eksportować to zboże, to nie tylko Odessa, jeśli chce przez nasz kraj, to żeby to było bezpieczne i najlepiej do kontrolowanych terminali zbożowych drogą kolejową. Jest problem wagonów. W Polsce i w całej Unii Europejskiej nie mamy de facto wystarczającej ilości wagonów. Jest kwestia torów, szerokości torów. Będzie to wymagało szybkich inwestycji, ale jednak inwestycji, których efekt będzie odłożony w czasie. Potrzebujemy tych działań, tak jak pan wspomniał, teraz. Znaczy, nie tylko dlatego, że wy jedziecie znowu na ulicę. Domyślam się, że tak czy inaczej do 20 lutego nikt tych problemów nie unieważni. Ja jestem bardzo przejęty, nie dlatego, że pan to powiedział, też dlatego oczywiście, ale myślimy od kilku dni, w jaki sposób ale tak uczciwie, transparentnie przeprowadzić kontrole fitosanitarne i innego typu, które nie łamiąc zasad współpracy między Unią a Ukrainą, de facto zablokują dostęp do europejskiego rynku tym produktom, które nie spełniają już takich najbardziej oczywistych kryteriów, które dotyczą naszego zdrowia. I wytłumaczę to na pewno i w Kijowie, i w Brukseli, że my i tak będziemy przeprowadzali tego typu kontrole, bo tu chodzi o zdrowie obywateli całej Unii i Polski. W ogóle nie ma mowy, żebyśmy z tych kontroli odstąpili. Przyznaję się bez bicia, no bo sami domyślacie się, szczególnie ci, którzy robią w rolnictwie, że nasze służby nie są do tego przygotowane w tej chwili. Mówię o służbach fitosanitarnych. Tam ludzie dość słabo zarabiają, nie byli przygotowywani do takiej intensywnej pracy, więc trochę czasu nam to zajmie. Ale już od dziś, tak jak w przypadku celników Krajowej Administracji Skarbowej, tak i w przypadku kontroli sanitarnych i jakościowych, to, co mamy do dyspozycji, rzucimy na ten front bezdyskusyjnie. Jest oczywiście moim zadaniem i nikt nie zdejmie ze mnie odpowiedzialności. Jak pogodzić te trzy, wydawałoby się, trudne do pogodzenia kwestie? Czyli elementarne respektowanie tego, co ustalamy jako Unia Europejska, pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją i skuteczna obrona interesów polskiego rolnika i polskiego producenta żywności. Ale musimy znaleźć, ono pewnie nie będzie idealne, znaczy to rozwiązanie. No nie powiem państwu, że za tydzień na stole będą napisane i do wyegzekwowania natychmiastowego wszystkie propozycje, o jakich mówicie. Na przykład bałagan z terminalem zbożowym, ten dotyczący przetargu, gdy pamiętacie, znaczy afera naprawdę na dużą skalę, to zmuszanie w ostatnich dniach rządów Morawieckiego do pewnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o terminal w Gdyni. Chciałbym bardzo, żebyśmy przywrócili kontrolę. To samo było z tym zamieszaniem dotyczącym nowego terminalu zbożowego w porcie w Gdańsku. Tam się wszystko kompletnie wywróciło Sasinowi w rękach nie ma z tego pomysłu na razie co zbierać. Musimy od nowa do tego projektu przystąpić.
Skończyliśmy pracę nad umową, jaką zawarła Rumunia z Ukrainą, żeby przygotować się do rozmów z Ukrainą na temat tej umowy, ale ona nie jest idealna. Ja wiem, że Rumunia była dość zadowolona, ale to jednak jest specyfika geograficzna Rumunii, spowodowała, że tam to się udało. Ja nie jestem pewien, że umowa tak zwana rumuńska w Polsce przyniesie natychmiast efekty. Mówię tutaj o umowie, zgodnie z którą decyzją polityczną będzie można za każdym razem odmówić przyjęcia transportu, bo my musimy mieć przede wszystkim skuteczną kontrolę takich decyzji. To jest najważniejsze. My de facto nie potrzebujemy tego w tej chwili, bo mamy embargo. Tylko niestety nasze służby w tej chwili nie potrafią wyegzekwować tych politycznych decyzji, które zapadły zresztą wcześniej. Mówię o tym z pewną ostrożnością i świadomy, że jeszcze długo będziemy w takiej atmosferze, w jakimś sensie konfrontacji, bo wasze oczekiwania z dnia na dzień nie zostaną zrealizowane, wiemy o tym. Ale chcę, żebyście, i nie chodzi o to, żebyście uwierzyli mi na słowo, jak się państwo domyślacie, to władza czasami ma w głowach jakieś techniki, żeby dzielić społeczeństwo. Ja na pewno nie będę traktował w żadnym wypadku protestów rolniczych, tak jak nasi poprzednicy potraktowali na przykład protesty nauczycieli. Będę chciał zrozumieć każde słowo. Akurat tu nie miałem problemu. Pan jest za skromny. Znaczy ja bym chciał, żeby każdy w Brukseli czy w Warszawie umiał tak klarownie tłumaczyć, o co chodzi i tak jasnym językiem. Więc jak będziemy tak rozmawiali, to przynajmniej bardzo szybko osiągniemy ten pierwszy pułap. Że rozumiemy, co do siebie mówimy. Nie, że jedni drugim robią na złość, wy mi, ja wam, to jest absurd. Znaczy to jest, znaczy jak się domyślacie, ja nie mam żadnego interesu, żeby, szczególnie na początku moich rządów, żeby mieć jakiś tlący się cały czas konflikt. Ja bardzo chciałbym ten konflikt rozwiązać. Z egoistycznych pobudek, ale też z przekonania, że tak po prostu naprawdę nie może być, ja to wiem. I dlatego będzie mi zależało na tym, żebyśmy byli, nie mówię o nas dwóch w tej chwili, czy nie tylko o nas dwóch, ale chciałbym, żebyśmy byli w takim roboczym, stałym kontakcie. Chciałbym, żeby przedstawiciele, znaczy nie protestujących, to złe słowo, ale generalnie rolników, nie tylko, nie urzędników, nie agencji, ale rolników, byli autentycznymi uczestnikami procesu zapadania i realizowania tych decyzji. Ja bym chciał, żebyście widzieli dokładnie każdego dnia, co robimy, co jest możliwe, czego nie robimy i dlaczego. To może, okej, pewnie nie zmieni to waszego nastawienia, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że naprawdę zależy nam dokładnie na tym samym. Że nie mamy żadnych innych tutaj punktów widzenia. Tak, mam nadzieję, tutaj prosiłem już pana ministra Kołodziejczaka, on ma, ja wiem, on ma temperament oczywiście, może nie jest zawsze najłatwiejszym rozmówcą, ale on jest bardzo zaangażowany w to, żeby przełamać biurokrację i taką rutynę biurokratyczną i żeby z wami siedzieć i ustalać krok po kroku to, co będziemy robili. Ja mogę wam powiedzieć, że zobaczycie na pewno w najbliższych dniach, nie tygodniach, w najbliższych dniach zasadniczą zmianę, jeśli chodzi o działanie naszych służb na granicy, w tym służb fitosanitarnych. Czy wystarczy nam ludzi i narzędzi w tej chwili? Jeśli nie, to będziemy starali się błyskawicznie te służby uzupełnić. Ale już czym dysponujemy teraz, to wszystko zostanie użyte do uczciwej, rzetelnej, transparentnej kontroli jakości i bezpieczeństwa żywnościowego, jeśli chodzi o produkty ukraińskie. Jeśli chodzi o firmy, które sprowadzały zboże. Panie ministrze, pan ma tę listę przecież. Tak? Jest lista już cała skompletowana wszystkich firm. Podeprzemy się w tym tygodniu takimi opiniami prawnymi, żeby można było to upublicznić i każdy Polak powinien zobaczyć, kto zarabiał, kiedy polscy rolnicy mieli wielki problem. Ja nie będę miał z tym problemu. Lista była dostępna. Ja tutaj składam tą deklarację, bo bardzo dużo mówiło się o tym przez wiele miesięcy. Tej listy nikt nie miał do tej pory. Ja jestem pierwszym człowiekiem w Polsce, który o taką listę się upomniał. Pochodzi ona z różnych służb.
Lista opublikowana przez poprzednią minister rolnictwa jest po pierwsze nieprecyzyjna i według mnie niezgodna z prawdą, ale oni tak działali, chcąc dzielić, a nie pokazywać, jak jest. Mamy dokładną listę, która pokazuje, o której godzinie i ile transportów wjechało do Polski. To są szokujące informacje. To jest ponad 6 miliardów złotych, które wyjechały na Ukrainę, a powinny zostać w Polsce. To jest 330 tysięcy ton technicznego zboża, rzepaku, kukurydzy, które zostały wprowadzone na nasz rynek i najprawdopodobniej zjedzone. Przeznaczone na jedzenie. Tak działały służby. I dlatego dziś tak ciężko nam to wszystko naprawić, bo przyzwyczaili się właśnie do takiego działania. Najtańsza tona pszenicy z Ukrainy przywieziona w poprzednim roku kosztowała 51 zł. Rozumiecie? 51 zł. To jest 20 razy poniżej kosztów opłacalności. I na to pozwalano. Dzisiaj to naprawiamy. Ja jutro najprawdopodobniej jestem znowu na granicy i zrobimy wszystko, żeby do każdej ciężarówki, która wjeżdża, ktoś zajrzał, zobaczył, co przyjeżdża. Nie jest to proste, ale będziemy realizować interes polskich rolników. Interes polskich rolników. Interes polskich rolników ponad jakikolwiek interes partyjny i ponad jakiekolwiek inne interesy. Dopilnujemy tych spraw i ja tutaj polskim rolnikom kolejny raz mówię. Macie w mojej osobie swojego człowieka w Ministerstwie Rolnictwa. Zrobię, co będę mógł. Będziemy działać i będzie skuteczność. Kiedy sugerowałem, że Michał Kołodziejczak powinien zająć się w randze wiceministra sprawami polskich rolników, nie wszyscy byli szczęśliwi w tej mojej koalicji z tego powodu. Zgadnijcie, kto nie był szczęśliwy. Ale Michał Kołodziejczak powiedział mi, ale ja będę bardzo kłopotliwy też dla ciebie. Znaczy, mówił do mnie. No bo naprawdę, mówi, ja będę raczej starał się reprezentować punkt widzenia tych, z którymi będę współpracował na dole, a nie punkt widzenia góry tak zwanej. Więc mogę wam powiedzieć, naprawdę, bez słowa przesady, macie Kołodziejczaka i nie wahajcie się go użyć. To jest naprawdę broń w waszym ręku, a nie w moim. Ale tak już pętujemy, co? Panie premierze. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Z radością i wielkim oczekiwaniem czekamy na tę decyzję. Naprawdę podkreślam, że to jest bardzo pilna sprawa. Chciałbym podkreślić, że Ukraina, strona ukraińska wprowadziła embargo na nasze produkty bez żadnych problemów i zablokowanie granicy jest bardzo proste. Tylko od pana to zależy. A tłumaczyć, co, jak i dlaczego możemy później i zdecydowanie szybciej wtedy wypracujemy właśnie te mechanizmy, żeby to było w sposób kontrolowany dalej prowadzone. Bo rozumiemy, że pomoc jest potrzebna, ale nie naszym kosztem. Drodzy państwo, dziękuję ślicznie i przepraszamy was bardzo, ale musimy wyjść na zewnątrz do pozostałych rolników, żeby też im opowiedzieć, co tutaj się wydarzyło i żeby ten sygnał, który kilkukrotnie słyszeliśmy, już nie wył i pozwolił państwu dalej prowadzić to spotkanie. Dziękuję bardzo. Mamy czas na 3 krótkie pytania. Pierwsze z nich. Dzień dobry. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Zielone Lubajny. To jest nieduża miejscowość w powiecie ostródzkim. I chciałam powiedzieć, że od jakiegoś czasu borykamy się z takim problemem, który dotyczy budowy biogazowni rolniczej. Niestety ta biogazownia jest, inwestorem jest właściciel istniejącej ubojni. I tak naprawdę tam jest taka sytuacja, że ta biogazownia ma być zlokalizowana 70 metrów od naszych domów, od naszych ogrodów, gdzie tak naprawdę dla nas to jest niewyobrażalne, ponieważ wsadem w tej biogazowni ma być wszystko, co jest dozwolone rozporządzeniem, tak? Tam mają być odpady pozwierzęce, ma być padlina, ma być gnojowica, ma być
osady, z oczyszczalni ścieków, wszystko, co jest możliwe. I tak naprawdę niestety my jesteśmy troszeczkę na straconej pozycji i prosilibyśmy pana premiera o jakąkolwiek interwencję, jeżeli chodzi o ustawę, tą, która ułatwia budowę biogazowni, ponieważ tam nie są określone żadne odległości od zabudowań mieszkalnych. Tak naprawdę pozostawiona jest taka wolność decyzyjna, dlatego bardzo byśmy prosili, żeby zastanowić się nad tym i jeszcze nad ustawą odorową, tak? Bo tutaj nie ma w ogóle żadnych przepisów, które regulują właśnie ten problem, który się pojawia w przypadku biogazowni, bo nie dość, że to będzie dla nas uciążliwa inwestycja, oprócz tego, że będą tam poruszały się samochody ciężkie, bo to jest związane z transportem tego surowca, to jeszcze właśnie odory, tak? To po prostu nas zabije, dlatego bardzo prosimy o interwencję. To nie jest tylko nasz problem, tylko tak naprawdę co chwilę wybuchają konflikty w całym kraju, tak? Dlatego bardzo byśmy prosili, żeby to przemyśleć i żeby pomóc takim zwykłym ludziom jak my, tak? Dziękuję bardzo. Ma pani notatkę w tej sprawie? Jakąś notatkę, papiery? Może spróbujemy zadać te pytania, tych kilka pytań. Ja od razu chcę was przeprosić, ale rzeczywiście jest tak, że żeby serio uzyskać jakieś efekty i poważnie porozmawiać jutro z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec też o tych sprawach, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Bo oczywiście sama Polska tutaj nie wystarczy, żeby zmienić nastawienie w Brukseli. To muszę jeszcze dzisiaj w nocy w Warszawie zebrać zespół i uświadomić, na czym ma polegać moja jutrzejsza wizyta, że to nie jest herbatka i konferencja, tylko poważna rozmowa i dlatego będziemy musieli rzeczywiście za kilkanaście minut wyruszyć. Dlatego jest krócej niż ja bym chciał, ale wy pewnie macie dosyć, bo to jednak niedziela. Ale zadajmy jeszcze kilka pytań, ja postaram się zbiorczo odpowiedzieć. Dzień dobry, ja nazywam się Igor Szlewzak i jestem pierwszym uczniem klasy, no w liceum się uczę, tak? Ja ogólnie chciałbym pana zapytać, czy zamierza pan wprowadzić jakieś gruntowne reformy w edukacji? To znaczy na przykład zlikwidować stare papierowe podręczniki i wprowadzić nowe, cyfrowe, dostępne dla wszystkich? Jeszcze kilka pytań, ja zbiorczo odpowiem. Tak, będę pamiętał, na pewno. Mamy kolejne pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Magda Lewkowicz z Mrągowa. Ja myślę, że wyrażę zdanie i taką mam prośbę do pana premiera. Czy obecny rząd planuje zmienić przepisy dotyczące ochrony praw zwierząt? My borykamy się szczególnie w małych miastach, wiem, że też Giżycko, Mrągowo, ale nie tylko, małe miejscowości, które naprawdę mają bardzo duży problem ze zwierzakami. Działa wiele organizacji, stowarzyszeń, które no po prostu żebrają o pieniądze, żeby ratować zwierzęta, szukają im domu, natomiast nie ma przepisów odgórnych, które by do końca to regulowały. Podobnie jest z czipowaniem zwierząt, wiem, że to nie jest może jakiś priorytet, tak? Ale dla nas, ludzi pracujących gdzieś tam u podstaw, to jest bardzo ważne i istotne, bo od lat nic w tym temacie się nie zmienia, a wręcz jest coraz gorzej i myślę, że każdy z państwa, który tutaj siedzi, to ma zwierzaki i wie, ile kosztuje, tak? Utrzymanie zwierzaka, wyleczenie tego zwierzęcia, więc bardzo bym prosiła krótko o odpowiedź, czy coś w tym temacie obecna koalicja rządząca będzie robić. I będziemy bardzo wdzięczni. Naprawdę jest nas dużo. I kolejny głos, młody człowiek. Dzień dobry. Ogólnie ja mam pytanie, czy ogólnie ludziom w tym kraju, a w szczególności młodym, będzie się tutaj ogólnie żyło lepiej? Tak ogólnie, bo mieszkania na przykład są strasznie drogie i większość młodych ludzi musi brać pożyczki i jest po prostu na przykład ciężko, żeby po prostu za własne pieniądze tylko się żyje na wynajem. To czy coś się da na przykład jeszcze zrobić z tym? I kolejny głos. Dzień dobry, panie premierze. Nazywam się Zbigniew Sikut. Jestem przedsiębiorcą z miejscowości Braniewo. To jest takie małe miasteczko na samej północy, na samej górze. Panie premierze, z roku na rok jest wielki jeden płacz, zgrzyt. Pracujemy, jest coraz ciężej. Ja rozumiem tu wszystkich rolników, tylko my jesteśmy w podobnej sytuacji, ręce rozkładamy, gnębiła nas poprzednia władza, w tej chwili też się nic nie zmienia, słyszymy o jakimś miesiącu, nie wiem, urlopu w ZUS-ie.
Jest to moim zdaniem bzdura. Ja myślę, że wystarczy nam tylko nie przeszkadzać. I bardzo bym prosił, żeby pan się też w tym stosunku do nas odniósł. Druga rzecz. Panie premierze, jest coś takiego, prawo w tej chwili, jeżeli chodzi o skarbowe. Jeżeli ja dam, w tej chwili dam coś dla swojego syna, to się okaże za chwileczkę, że jestem przestępcą. Czy to też... Uważam, że to też powinno być zmienione. Obecnie mam taki po prostu sam przypadek w swoim przypadku. Także też bardzo bym prosił, żeby pan premier coś na ten temat mi powiedział. I ostatni głos, ostatnie pytania. Dzień dobry panie premierze i dzień dobry państwu. Ja mam w zasadzie takie krótkie dwa pytanka. Jedno dotyczy białoruskiej granicy. Chodzi mi konkretnie o to, kiedy zostaną cofnięte pushbacki. W zasadzie nieludzkie pushbacki. To jest jedno, a drugie, wszyscy znamy kwestię lasów, wycinki związanej z lasami. Wiemy też, że sytuacja z myśliwymi jest no, niezbyt ciekawa. Mają zbyt dużo praw i w chwili obecnej wiemy dobrze, że lasy nie są tak naprawdę dla obywateli bezpieczne, tylko w zasadzie są dla myśliwych. I w związku z tym chciałabym bardzo prosić, żeby jakoś tą sytuację zmienić. I kiedy, czy w ogóle to jest możliwe i jak, kiedy po prostu możemy na to liczyć. No i też oczywiście chodzi bardzo mi o tą białoruską granicę. Z góry bardzo dziękuję. Kwestia biogazowni. Z jednej strony oczywiście chcielibyśmy, żeby mieć jak najwięcej to zdywersyfikowanych źródeł energii. Jak wiecie dobrze, nie ma takiego źródła wytwarzania energii, które nie budziłoby kontrowersji czy emocji. Wiatraki, ciągły spór o odległość od zabudowań. Energetyka jądrowa, tu już jest mniej emocji, właściwie wszyscy się zgodzili, poza może najbardziej radykalnymi ekologami, ale już na temat lokalizacji, gdzie jest najlepiej, w jakim miejscu, kto ma ją zbudować, też jest ciągle bardzo dużo wrzawy. Szczególnie tutaj zalecałbym ostrożność w sądach i w opiniach, bo nie ma alternatywy dla energetyki jądrowej, jeśli na serio myślimy o strategii, o polskiej strategii. Wiadomo, że na węglu brunatnym przez 100 lat nie pojedziemy. Ostrożnie i spokojnie będziemy restrukturyzować energetykę polską, ale żeby realnie zastąpić te najbardziej emisyjne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, to tak naprawdę alternatywy dla energetyki jądrowej nie ma. Ja oczywiście poproszę ludzi, żeby dokładnie sprawdzili ten konkretny przypadek, jeśli chodzi o Strudę, o ten problem, na jaki pani zwróciła uwagę. No bo dobrze byłoby szukać takich rozwiązań, które no, nie są skrzywdą dla ludzi albo nie dewastują jakichś innych sfer życia, na przykład turystyki w danym miejscu. Ja uważam, że zawsze albo prawie zawsze daje się znaleźć dobre wyjście, byleby ludzie siebie nawzajem słuchali i żeby rozumieli swoje czasami sprzeczne interesy. Raz na jakiś czas ktoś musi komuś ustąpić oczywiście, ale ja nie będę tutaj rozstrzygał kwestii Ostródy, biogazowni w Ostródzie. Tak jak powiedziałem, sprawdzimy na ile to jest logiczne i zgodne z przepisami, etc. Ale prosiłbym was też, żebyśmy zrozumieli, że nie ma takich inwestycji, które u kogoś nie będą budziły emocji albo poczucia straty czy zagrożenia. No tak. Wszystkie nasze doświadczenia mówią, że każda zmiana związana z infrastrukturą będzie budziła u kogoś opór. Takie jest życie. Jeśli chodzi o szkołę, no ta szkoła cyfrowa to jest jeden z głównych elementów strategii, jaki pani minister Nowacka przyjęła. Na razie musimy sprzątać pewien bałagan. No niestety skończyło się wnioskiem do prokuratury, jeśli chodzi o zakupy laptopów dla jednego rocznika uczniów szkół podstawowych. Mówię o tym z przykrością, bo bardzo bym chciał, żeby polska szkoła bardzo szybko zmieniła się, nie tylko jeśli chodzi o kwestie programów szkolnych,
być może wiesz, że no, odchudzenie programu szkolnego, danie więcej jakby swobody na kreatywność, na pewne też takie interaktywne zajęcia, że to wszystko jest w tej chwili w przygotowaniu. Natomiast musimy dokładnie sprawdzić, na czym polegał ten ewentualny, przepraszam za kolokwializm, przekręt przy zakupach tych laptopów i wrócimy do tego projektu, jak tylko wyjaśnimy te kwestie. Nie ma alternatywy i nie ma odwrotu od cyfryzacji oczywiście, także procesu edukacyjnego. Czasami największy problem jest w tym, że ludzie w twoim wieku są zdecydowanie bardziej zaawansowani w świat cyfrowy niż pokolenie twoich rodziców. Coś o tym wiem. Także ja raczej pobieram nauki od wnuków i na tym też polega to wyzwanie dla polskiej szkoły, żeby nie tylko program, nie tylko sprzęt, ale żeby też nauczyciele mogli być przewodnikami po tym świecie i mogli was czegoś nauczyć, a nie być tylko biernymi świadkami tego, jak zanurzacie się w świecie cyfrowym, ale bez tego w ogóle nie ma o czym, nie ma o czym rozmawiać. Na razie w tych pierwszych dniach, jak wiesz, zajęliśmy się płacami nauczycieli, tymi zmianami, które usuną to, co złego wymyślił Czarnek i co szkołę tak bardzo ideologizowało, i odchudzeniem podstawy oprogramowania, tak żeby szkoła była miejscem bardziej elastycznego procesu edukacji, czyli więcej swobody i więcej właśnie tej przestrzeni na interakcje i zajęcia innego typu, plus takie rzeczy w sumie drobne. Ja nie przywiązuję do tego jakiejś nadzwyczajnej wagi, ale wydaje się, że to jest też logiczny krok, czyli rezygnacja z oceny, z religii na świadectwie jako pierwszy krok, czy zajęć etyki. Wstępne założenie było zupełnie inne i nie miało tak wyglądać, jak przez te ostatnie lata wyglądało. Tu twój kolega pytał o to, kiedy młodzi ludzie będą mogli rzeczywiście poczuć się w Polsce naprawdę tak jak u siebie, a z tym związana jest ta wielka nadzieja na własne mieszkanie. Ja sobie zdaję sprawę, szczególnie z cen, te ceny w Polsce trochę wariują. Wiecie, każda technika, jakiej staramy się użyć, na przykład obniżenie oprocentowania albo ta idea 0%, jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe dla młodych, one przynoszą bardzo szybko niestety efekty też niepożądane, czyli wzrost cen mieszkania. Im więcej państwo stara się zainwestować pieniędzy na przykład w tanie kredyty mieszkaniowe, tym częściej deweloperzy korzystają, czy rynek jakby tak reaguje i ceny mieszkań. Metr kwadratowy w Warszawie jest tak samo drogi jak w tych najdroższych stolicach europejskich, więc no, staramy się tutaj tak logicznie, rozsądnie też działać, żeby nie uzyskać efektu odwrotnego od założonego. Prawa zwierząt. No, ja nie mam takiej wajchy w domu, że ją przełożę i WIBOR będzie niższy. Każdy, kto się interesuje trochę sytuacją na tym rynku, wie dobrze, jak wygląda struktura podejmowania decyzji. Na razie cały czas badamy, na ile działania pana Adama Glapińskiego były zgodne z prawem. Pan poseł Cichoni jest to bezpośrednio zaangażowany, człowiek waszej ziemi i mam nadzieję, że dość szybko konsekwencje prawne niektórych działań znajdą swój finał, jeśli chodzi o pana prezesa Glapińskiego. No ale w tej chwili przygotowujemy te kwestie, nie chcę wyprzedzać faktów. Także ja bym bardzo chciał, żeby mieszkanie było dostępne, całe moje doświadczenie życiowe naznaczone było takim trudnym do spełnienia marzeniem o własnym mieszkaniu, więc wiem, co dzisiaj młodzi ludzie czują, bo sam w ogóle nie miałem nadziei na mieszkanie. To trwało, już nawet nie pamiętam ile chyba, 25 lat po ślubie, tak mniej więcej. Więc, ale widzi pan, ile ludzi stoi i czeka. No.
Okej. I tak pani nie ma mikrofonu, ale zdaje się, że pani mnie z kimś pomyliła. No niestety ze względu na godność osoby bliskiej nie mogę powiedzieć, o jakim wypadku pani mówię, ale nie chodzi, nie była to moja ciocia, ale ja nie skończyłem odpowiadać na pytania, które padły z sali. I szczerze powiedziawszy, pytanie młodego. Ale niech się pani nie denerwuje, bo... Ale... Proszę odejść. Kochani, proszę... Nie ma się co denerwować. Pani jest wystarczająco zdenerwowana. Ale... Premierze, tak, dobrostan zwierząt. Jeśli chodzi na przykład o takie dość w sumie proste, chociaż długie lata narzekaliśmy, kwestie jak program chipowania psów z innymi zwierzętami, na razie byłbym ostrożny. W tej chwili nad tą decyzją pracujemy. Od razu pani powiem wprost. Jest dość silna grupa w polskim parlamencie, także w naszej koalicji, która niezwykle ostrożnie, czy tak nieufnie podchodzi do wszystkich projektów, które dotyczą dobrostanu zwierząt. Istnieje, szczególnie w środowiskach rolniczych są ludzie, którzy obawiają się, że dbałość przesadna o dobrostan zwierząt może zagrozić ich interesom. I wydaje mi się, że my tutaj musimy rozwiać przede wszystkim te obawy i te niepokoje. Jest jedna rzecz, jak państwo wiecie, w tej chwili Sejm postanowił się tym zająć, to jest kwestia zwierząt futerkowych, hodowli zwierząt futerkowych. Na razie wstępne propozycje były, jak sądzę, bardzo takie przyjazne i ostrożne wobec hodowców zwierząt futerkowych, więc mam nadzieję, że tutaj także dojdziemy do ładu. Czy możliwe jest wsparcie finansowe ze strony państwa albo agencji rządowych dla tych wszystkich, którzy opiekują się zwierzętami? No nie chcę rzucać słów na wiatr. Wiemy, w tej chwili wiemy dobrze, jak bezsensownie wyrzucano w błoto setki milionów, a właściwie miliardy złotych przez różne rządowe fundacje, przez te Wille Plus i cuda wianki. I prawie każdy minister poprzedniego rządu był jakoś umoczony w takie rozdawnictwo swoim pieniędzy. Teraz to ogarniamy, robimy audyty, kontrolujemy, które pieniądze da się odzyskać. Być może, mam nadzieję, że tak, że będzie taka możliwość. I ja bardzo chętnie wrócę do tej rozmowy i poszukamy w tym budżecie, już nie damy rady, ale poszukamy takich możliwości, żeby wspomóc te wszystkie organizacje, które dbają też o dobrostan zwierząt. Sam jestem czasami w to zaangażowany, rozumiem, o czym pani mówi. Mnie też to bardzo na sercu leży. Ostatnia rzecz. Pani przede wszystkim pytała o granice. Ja chcę wam powiedzieć rzecz, która... Staram się to jakoś tłumaczyć także moim koleżankom i kolegom. Ja tu zdania nie zmienię. To jest dla mnie bardzo ważne. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, pierwszym i najważniejszym zadaniem państwa polskiego, jeśli chodzi o sytuację na granicy, jest ochrona tej granicy. Także przed nielegalną migracją. My zrobimy to, co do nas należy, żeby nie łamać standardów, i przede wszystkim, żeby nie dochodziło do sytuacji godzących w istotę takich, do humanitaryzmu. Nie może być tak, żeby ludzie umierali po polskiej stronie granicy w lesie tylko dlatego, że nie udzielono im pomocy.
ale nie chcę nikogo oszukiwać. Znaczy, moim zadaniem jest, żeby pushbacki w ogóle nie były potrzebne. Pushbacki są nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ale ja nie podejmę żadnej decyzji, która w sposób nieprzemyślany doprowadzi do tego, że nasza granica stanie się mniej szczelna niż jest w tej chwili. I tak jest nie za bardzo szczelna. My i tak ciągle musimy załatać te wyrwy, te dziury, począwszy od afery wizowej, skończywszy na bardzo niefunkcjonalnym płocie na granicy. Ale proszę mi wierzyć, i to ja mówię o tym też patrząc na to, co dzieje się na przykład dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. To jest kwestia w ogóle przetrwania naszej zachodniej cywilizacji. Albo się obudzimy i zrozumiemy, że musimy chronić swoje terytorium, że musimy chronić swoje granice, że jeśli będziemy otwarci na wszystkie formy migracji, bez żadnej kontroli, to tak naprawdę nasz świat upadnie. I nie mówię tego przeciwko ludziom, którzy chcą tutaj przyjechać. Tylko prawda jest bardzo brutalna. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od 60 do 140 milionów ludzi planuje w najbliższych 2 latach przedostanie się do Europy. Być może cała ta zawierucha polityczna dzisiaj w Stanach Zjednoczonych ma główne źródło w niepokoju w związku z granicą amerykańsko-meksykańską, gdzie też, jak widać, kontrola jest bardzo nieefektywna. Państwo jest od tego, żeby pilnować swojej granicy. A mój rząd jest od tego, żeby to nie było niegodne rządu europejskiego, czyli musi być to zgodne z zasadami humanitarnymi. Ale najważniejsze jest pilnowanie granicy. Chciałbym powiedzieć coś bardziej optymistycznego, ale czas nas goni. Goni bardzo. Jak widzicie, mi energii nie zabraknie. Znaczy, mam nadzieję, że to widzicie. Jesteśmy na początku naszej drogi. Mówię do tych wszystkich, którzy mi towarzyszyli od kilku lat w tej wielkiej zmianie, jaka w Polsce się dokonuje. Ci, którzy ciężko przeżyli 15 października. Do tych wszystkich się zwracam. Naprawdę myślimy o Polsce jako całości. Naprawdę dla mnie najważniejszym zadaniem jest to, o czym mówiłem tyle razy, choćby w czasie tych 2 wielkich manifestacji w Warszawie, Marszu Miliona Serc, że na końcu, ale szybko, nie w jakiejś galaktycznej perspektywie, na końcu musi być ten finał, którym jest pojednanie między ludźmi i polskimi rodzinami. I dajcie im wszystkim, którzy patrzą dzisiaj ze złością na to, co się zdarzyło, albo z żalem, dajcie im wszystkim trochę jeszcze czasu. Dołóżcie, proszę, też swoich wysiłków, żeby ludzie na dole nie kłócili się w tak straszliwy sposób, jak to w Polsce miało miejsce w ostatnim czasie. Zobaczycie za miesiąc, za rok, za 2. Oni zobaczą, że naprawdę może być fajnie i normalnie w Polsce. Także dla nich, dla każdego. Jeszcze raz wam dziękuję. Naprawdę jestem bardzo z was dumny. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.